16 minut nam zostało do Kożuszka. 507-964-253. Obiecałem Państwu, że o tym Hołowni. Ja oglądałem dzisiaj konferencję prasową tego rotacyjnego neomarszałka i sąd pozwolił na debila, tak? Ale to jest potwornie infantylne. Potwornie infantylne, naprawdę. No mały chłopczyk. Chłopczyk dostał taką fajną zabawkę. Świecący czerwony wóz strażacki. No i pokazuje, że się cieszy. Że ogromnie go to cieszy. Tylko tej Polski szkoda, no. Naprawdę. Dzisiaj podczas tej konferencji prasowej w Sejmie ten neomarszałek rotacyjny oświadczył, że ostatni punkt w bloku głosowań zaplanowanych na przyszłą środę to jest odwołanie członków komisji do spraw badania rosyjskich wpływów w latach 2007-2022. Dla mnie czymś niezrozumiałym jest, że polski parlament powołał komisję, której zakres pracy tak naprawdę dubluje zakres pracy i kompetencji służb specjalnych. Jeśli były jakieś wpływy rosyjskie w tych latach, o których mówił, to powinniśmy już dawno o nich wiedzieć, tak powiedział nasz neomarszałek. Jeszcze dodał, że członkowie tej komisji zarabiają powyżej 12 tysięcy złotych miesięcznie, mają eleganckie biuro w kancelarii premiera, a jak słyszymy, do tej pory prowadzą kwerendę pogłębioną dotyczącą tych rzeczy, które Sejm zadał. Hyżyruj zapowiedział we wtorek, że skład tej komisji będzie odwołany. Wszyscy wiemy, czego oni się boją. Będziemy robili porządek z komisją zwaną kiedyś Lex Tusk. Odwołamy skład tej komisji w przyszły wtorek na kolejnej części pierwszego posiedzenia Sejmu. Później zastanowimy się nad przyszłością prac tej komisji. Tak mówił Hyżyruj. A w środę w Polsacie Borysław Budka poinformował, że jego klub złoży wniosek na ręce marszałka Hołowni, aby jak najszybciej odwołać członków Komisji do spraw wpływów rosyjskich. I tak tu nie ma co czekać. To w ogóle trzeba załatwić już natychmiast. Tymczasem pan premier Morawiecki opublikował w sieci takie nagranie, taki filmik, na którym się zwrócił z apelem do marszałka Szymona Hołowni o podjęcie działań w celu przedłużenia wakacji kredytowych, 0% VAT-u, i zamrożenia cen energii, co przy tych temperaturach za oknem, a zapowiadałem, że tak do środy będzie co najmniej, że lekki plusik w ciągu dnia, a minusy w nocy, no jest ważne. Telechino, bardzo proszę, pokażcie, z czym się zwrócił do pana marszałka Hołowni, pan premier. Przedłużenie wakacji kredytowych, zamrożenie cen energii i przedłużenie zerowego VAT-u na żywność to trzy sprawy. Trzy sprawy, którymi polski Sejm musi się zająć tu i teraz. Wprowadziliśmy te mechanizmy w trudnych czasach już parę lat temu i warto to kontynuować. Dzięki temu Polacy nie musieli płacić ogromnych rachunków i nie zapłacą więcej w przyszłym roku. Nie ma na co czekać i nie ma o co się spierać, bo bezpieczeństwo finansowe Polaków to sprawa, w której powinniśmy być zjednoczeni. Poprosiłem marszałka Hołownię o spotkanie w tej sprawie. Tu nie ma co szukać trzeciej drogi, tylko wybrać tę, która się sprawdziła. W ostatnich latach osłanialiśmy Polaków przed kryzysem kolejnymi tarczami. Zadziałaliśmy szybko i skutecznie. Dlatego dziś nie warto zawracać kijem Wisły. Interes Polaków jest ważniejszy niż interes polityczny. Ja tam nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, ale coś mi się wydaje, że pan premier to się rozczaruje, jak on liczy na to, że sobie z tym Hołownią na ten temat porozmawia, bo jakby to było o lajkach, no to co innego. Proszę posłuchać, co na tej dzisiejszej konferencji neomarszałek Hołownia jeszcze powiedział. Powiedział na przykład coś takiego. Bardzo dziękuję tym wszystkim ponad 100 tysiącom nowych subskrybentów, których kanał sejmowy pozyskał. To jest dla niego bardzo ważne. Zaopatrzcie się w popcorn na najbliższy wtorek i środę, bo przypuszczam, że będzie się działo. Do tych słów, no ja mówiłem, że to jest potwornie infantylne, no. Do tych słów rotacyjnego neomarszałka, który się zajmuje kwestią otrzymanego srebrnego przycisku za
100 tysięcy subskrypcji na YouTubie, odniósł się minister Błaszczak. Pobudka, panie marszałku, nie jest już pan w TVN. Tu nie chodzi o zbieranie lajków ani prowadzenie konta na YouTubie. Pana zadaniem jest umożliwienie przyjęcia przez Sejm uchwały w sprawie zmian w traktatach oraz przepisów w sprawie przedłużenia wakacji kredytowych 0% na VAT na żywność do pracy. Przepraszam najmocniej, ale czarno to widzę. Tak jak czarno widzę to, żeby dało się o czymkolwiek sensownym rozmawiać z tymi parlamentarzystami, do czego nas namawia była pani premier, tak samo czarno widzę to, żeby Hołownia się wziął do jakiejkolwiek pracy. On jest tak uwiedziony własną osobą na tym stanowisku. No tak jak oglądałem dzisiejszą konferencję prasową. Ja mi się to tak strasznie podoba, że tam nie ma mowy o tym, żeby... A niestety najmądrzejszy nie jest, mówiąc bardzo do Polski 2050, Konfederacji, PSL-u. Premier pisze w tym zaproszeniu, że w związku z desygnowaniem go na premiera i powierzeniem mu utworzenia rządu, on zaprasza do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do wyboru pozostawił jeden z terminów, albo czwartek, albo piątek. Radosław Fogiel, zapytany, dlaczego premier zaprosił przedstawicieli klubów parlamentarnych do rozmów, skoro przedstawiciele komitetów wyborczych, którzy mają zamiar stworzyć rząd od tygodni, odmawiają rozmów z premierem, powiedział tak. Dlaczego premier ma się poddawać, jeżeli jest taka duża determinacja, żeby w ogóle nie rozmawiać o dekalogu polskich spraw, który proponuje pan premier, to też dobrze, żeby politycy poszczególnych klubów sejmowych powiedzieli, że ich to nie interesuje. To będzie pewien fakt na przyszłość. Nie wiemy, jak to się skończy, ale też chodzi o to, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że nie miał wyboru, że nie było zaproszenia do rozmowy, żeby też Polacy mieli pewną alternatywę, niezależnie od tego, jaki rząd powstanie. No właśnie jest tak, że wszyscy potwierdzili, że otrzymali takie zaproszenia. Jak postanowiła zareagować Konfederacja? Konfederacja bardzo zadowolona, upojona tym, że siedzi przy tym stoliku, no bo przecież Bosak został wicemarszałkiem. Siedzą przy tym stoliku, który mieli wywracać. Więc Konfederacja przesłała do Polskiej Agencji Prasowej takie oświadczenie. Konfederacja Wolność i Niepodległość nie poprze rządu Mateusza Morawieckiego ani rządu Donalda Tuska. Uważam, że Polska zasługuje na rząd autentycznie prawicowy, a Mateusz Morawiecki przez 6 lat sprawowania funkcji wielokrotnie udowodnił, że nie zamierza realizować polityki konserwatywnej, wolnorynkowej ani zgodnej z polskim interesem narodowym. Zgoda premiera na tzw. unijny mechanizm pieniądze za praworządność, poparcie funduszu odbudowy i ratyfikację zasobów własnych Unii Europejskiej, czyli wprowadzenie unijnych podatków, jak również zgoda na pakiet Fit for 55, to działania skrajnie dla Polski i Polaków niekorzystne. To Mateusz Morawiecki odpowiada także za prowadzenie polityki masowej imigracji i sprowadzenie do Polski tysięcy imigrantów z Azji i Afryki. Było to otwarte złamanie obietnic wyborczych PiS-u. Nieakceptowalna była także polityka gospodarcza i finansowa rządu premiera Morawieckiego. W ciągu 6 lat podniesione zostały dziesiątki podatków, skala deficytu i inflacji była rekordowa. Rząd PiS-u, suwerennej Polski, kontynuował wyniszczającą polskie górnictwo politykę poprzedników, zamykając kolejne polskie kopalnie. Jednocześnie podejmował działania wymierzone w polskie rolnictwo, próbując wprowadzić tzw. piątkę przeciwko rolnikom oraz zgadzając się na zalew Polski ukraińskimi produktami rolnymi. W tym samym czasie rząd Mateusza Morawieckiego dopuścił się też do powstania problemu nieuczciwej konkurencji z Ukrainy w branży transportowej i wielu innych branżach. Ten rząd wielokrotnie ograniczał także prawa i wolności obywatelskie, odpowiada za liczne nielegalne działania w okresie pandemii COVID-19, których skutki odcisnęły tragiczne piętno na życiu i zdrowiu Polaków, jak również na polskiej gospodarce i bezpieczeństwie. Dlatego z tych i wielu innych przyczyn Konfederacja będzie głosować przeciwko wotum zaufania dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego. I teraz najfajniejsze. Delegacja Konfederacji weźmie natomiast udział w zaproponowanym przez premiera spotkaniu konsultacyjnym w celu osobistego przedstawienia premierowi powyższego stanowiska, a także w celu nakłonienia rządu do realizacji postulatów przewoźników i rolników protestujących na granicy polsko-ukraińskiej. Wyznaczeni przez Radę Liderów delegaci Konfederacji udadzą się do kancelarii premiera, aby w imieniu 1,5 miliona wyborców Konfederacji przekazać premierowi Morawieckiemu jasny komunikat. To koniec waszej władzy.
Z informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez Konfederację wynika, że przedstawiciele ugrupowania spotkają się z premierem Morawieckim w piątek o godzinie 12:30. W skład delegacji wyznaczonej przez Radę Liderów Konfederacji wejdą Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun, Włodzimierz Skalik i Krzysztof Tuduj. Czyli chłopcy pójdą wygarnąć premierowi, że se nie myślał. Tak oni widzą uprawianie tej polityki. Ja już to mówiłem, ale powtórzę. To by nawet było śmieszne i zabawne. No, zwykle chłopcy w takich bardzo krótkich majteczkach to są zabawni, ale to jest tak, że to jest ruska agentura. No i to jest groźne. A nam się tutaj szykuje, proszę państwa, taka ekipa do objęcia władzy. No to zaraz państwu powiem, co tam słychać na mieście, tak? W sprawie tego rządu chyżego roja. Pani, przepraszam. A pani Maria z Lubina. Kłaniam się, dobry wieczór. Halo? Słuchajcie, nie ma Lublina. Halo? Halo, halo, jestem, pani jestem. Maria. Dobry wieczór, proszę mówić. Dobry wieczór. Tak, słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Mario, proszę mówić, słucham. Ja chciałam powiedzieć, że Platforma Obywatelska to zapomniała i powinna jeszcze jedną komisję stworzyć. Już trzy chciała te śledcze. Jeszcze by się przydała jedna, taka, która by oceniła pracę Platformy przez 8 lat, jak zrobili z Polski dziadówkę. Wszystko sprzedali i na nic pieniędzy nie mieli. Ludzie, taki Kaczyński, jak się trafił w Polsce, to jest jeden na nie wiadomo ile lat, który tak kocha Polskę, że my weszliśmy w tej chwili do 20 najlepiej zamożnych państw. I to nie jest nasza ocena, tylko to jest świat tak ocenił. Pani Mario, kochana, pani powinna ściszyć telewizor, chwilkę, bo jak pani, tak, jak pani ma nieściszony telewizor, proszę to pani państwa, słyszy. Ja tak jak nasz prezydent, Tusk nie jest moim premierem, bo zrobi to samo, co już przez te 8 lat. To, co wszystko PiS wykupił, to on znowu to sprzeda. Już namieszał w tych w Azotach Puławskich, żeby się nie nie chcą wejść pod skrzydła w Orlenu, a przecież grozi im to, że albo ich Niemiec kupi, albo Kulczyk. Tego chcą? I tak Polacy ze wszystkim robią, zamiast głosować w referendum. Przecież to był ich interes i nikt im by nie zabrał tego. Nie byłoby tych wszystkich teraz problemów, co są. Boże, zlitujcie się nad to naszą Polską. A w ogóle to ci młodzi, którzy weszli do Sejmu, powinni się zastanowić, pojechać w swoje rejony, które ich wybrały i zapytać się ludzi, czego chcą, a nie ślepo ufać Platformie. Przecież to za jakiś czas to dopiero wyjdzie, jak to będzie, co oni narobią. Szkoda, że to będzie trzeba znowu odkupywać tą Polskę. Dziękuję ślicznie. Miłego dnia. Dobranoc. Pani Mario, kochana, bardzo uprzejmie dziękuję. Serdeczną prośbę do wszystkich państwa dzwoniących. To mam wrażenie, że większość wie, żeby wyciszać ten telewizor, bo nie da się tak rozmawiać, dlatego że wtedy państwo słyszą zwrotną zamiast, no nieważne. Proszę ściszać telewizor i wtedy będzie nam się łatwiej porozumieć. Ja nie zdążę państwu podać tego, jakie są plotki, tak? Tego, jak ma wyglądać ten rząd Chyżego Roja, ale może i dobrze, bo co ja będę wam jeszcze dodatkowo ten wieczór tak psuł. Po co? On się zapowiada tak pysznie, mam na myśli wieczór. Teraz przed państwem spotkanie z Maćkiem Kożuszkiem, a później też są różne atrakcje, spokojnie. Ja się kłaniam i miłego wieczoru życzę.